Juventus co prawda przeważał w pierwszych jakichś momentach tego spotkania, ale ogólnie Bayern można powiedzieć, że kontrolował to spotkanie. W odpowiednim momencie strzelił bramkę na 0-1 i później dołożył drugą bramkę. Także porównując te dwa zespoły, Bayern grał lepszą piłkę, mądrzejszą, ma lepszych zawodników indywidualnie patrząc na zespół, także wygrali zasłużenie i nie przez przypadek finale gdzieś. Bayern na pewno jest zespołem, który pokazuje w każdym meczu bardzo równą formę. Myślę, że Barcelona w tym momencie jest chyba największym faworytem tych półfinałów i zespołem do wygrania Ligi Mistrzów, ale myślę, że to nieprzypadkowe zespoły znalazły się w tej czwórce. Barcelona no męczyła się trochę w PSG, czego bym się nie spodziewał. Dortmund też się męczył, chociaż myślałem jako osoba, która tak mi się wydawało z naszej na piłce, że w meczu w Dortmundzie Malaga nie będzie miała żadnych szans, a jednak widzieliśmy, co się wydarzyło. No i Bayern jednak z tej czwórki, no w najbardziej przekonujący sposób doszedł do półfinału, dlatego no ciężko mi tu jest powiedzieć, że to jest faworyt. Myślę, że lepiej gdyby dla niemieckich kibiców, gdyby zespoły niemieckie spotkały się dopiero w finale, ale to nie koncert życia. Półfinałowy mecz, myślę, że Dortmund z Madrytem miałby największe szanse.